dla mnie Wisła to był klub, z którym się należy liczyć, którego należy kochać. Często ojciec zabierał mnie na mecze jeszcze przed wojną. Tato był kibicem Wisły i to on między innymi zaszczepił w moim sercu miłość do Białej Gwiazdy. Wisła to jest potęga, Wisła to historia, legenda. Grać w Wiśle to jest obowiązek i chwała. Tu, jeszcze w XIX wieku, został rozegrany pierwszy mecz piłki nożnej. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziekan Wydziału Lekarskiego, Henryk Jordan, przywiózł piłkę, oryginalną piłkę z Anglii i tu, na terenie dzisiejszego parku jego imienia, rozegrano w Polsce pierwszy mecz piłki nożnej. Podpatrzona przez doktora Jordana w Anglii nowa gra tak bardzo spodobała się w Krakowie, że niedługo później w mieście powstały pierwsze kluby piłkarskie. Wiosną 1906 roku profesor II Cesarsko-Królewskiej Szkoły Realnej, mieszczącej się przy ulicy Michałowskiego, Tadeusz Łopuszański, zachęcił swoich uczniów, żeby założyli klub piłkarski, żeby zaczęli uprawiać taki modny sport, który wtedy szerzył się w Europie. Zachęta profesora była czymś wyjątkowym, ponieważ wtedy uczniom nie wolno było należeć do klubów sportowych. Jednak na przekór obyczajom klub powstał, a park doktora Jordana oraz pobliskie Błonia były świadkami pierwszych meczów najstarszych krakowskich klubów – Wisły i Krakowi. Większość przekazów minimalne starszeństwo daje Krakowi, ale... Do dzisiaj się ścierają poglądy, czy Wisła była pierwsza, czy Krakowia była pierwsza. Tego sporu nie uda się do końca rozstrzygnąć, ponieważ nie było to podpisane żadnym protokołem, żadnym aktem urzędowym. Zwolennicy Krakowi będą optować za tym, że Krakowia była przed Wisłą. Druga strona spojrzy na sprawę inaczej. Myślę, że nie warto kruszyć kopie, raczej trzeba poczuciu takiej własnej satysfakcji spojrzeć na to, że dwa kluby w 1906 roku pojawiły się na arenie i szczycą się już ponad stuletnią tradycją. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski ród. Pierwszymi strojami Wisły były czarne spodenki i niebieskie koszulki z symbolem rzeki Wisły na piersi. W roku 1907 ten klub niebieskich połączył się z klubem czerwonych, Jęknera. No i oni oczywiście zebrali jakieś tam pieniążki, posłali je do Berlina i zakupili stroje. Kiedy te stroje przyszły z Berlina, okazało się, że to są czerwone koszulki z dwoma niebieskimi gwiazdami po obydwu stronach piersi. Ten strój Wisła zmieniła, dwie niebieskie gwiazdy zamieniła na jedną białą pięcioramienną, noszoną tam na sercu po lewej stronie koszulki. Wystarczyło kilka lat, żeby piłka stała się popularna w całej Galicji. Oprócz krakowskich klubów działały też silne kluby lwowskie, jak Pogoń, Czarni i Lechia.
ten zabór austriacki był troszkę taki łagodniejszy jak te pozostałe i tutaj to polskie życie jakby takim jaśniejszym płomieniem mogło się palić. Wkrótce jednak piłka musiała ustąpić wojnie. Wielu Wiślaków zgłosiło się do Legionów Piłsudskiego. Wojsku oddano dopiero co wybudowany stadion Wisły Kraków, a kolebka krakowskiego piłkarstwa Park Jordana stał się miejscem ćwiczeń strzeleckich. Jednym z ochotników był Henryk Rejman, który tak po latach wspominał te czasy. Po wybuchu I wojny światowej Wisła przestała istnieć dopiero w 1917 roku, gdy po otrzymanej ranie na wojnie, już jako rekonwalescent leżałem w szpitalu, zwrócili się do mnie koledzy piłkarze z Wisły, Schubert, inżynier Stefan Śliwa, Węgrzyn, Szpurna, Mróz, Turmiński, Stopa, byśmy odbudowali Wisłę i stworzyli ją i zaczęli rozgrywać w dalszym ciągu mecze piłkarskie. Po odzyskaniu niepodległości ruszają rozgrywki o Mistrzostwo Kraju. W 1921 roku pierwszym mistrzem Polski zostaje konkurentka Wisły z Zabłoni, Krakowia. Za to Wiśle zawdzięczamy nowoczesną ligę na wzór angielski. Trzeba powiedzieć, że Wisła wystąpiła z niezwykłą, jak na tamte czasy, inicjatywą. Zaproponowała, żeby rozgrywki piłkarskie rozgrywać w sposób nowoczesny, takim systemem, żeby spotykać się dwa razy w ciągu sezonu, raz u siebie, raz na boisku przeciwnika, żeby liczyć odpowiednie punkty i drużyna, która uzyska największą ilość punktów, żeby miała prawo nosić tytuł mistrza. Stadiony Wisły i Krakowi, tak jak dzisiaj, dzieliła tylko Wielka Łąka, czyli Błonia. Tak bliskie sąsiedztwo sprawiło, że krakowskie derby są nie tylko najstarsze w Polsce, ale i wywołują najwięcej emocji. Rozpoczęły się zawody o mistrzostwo pierwszej ligi od 1927 roku, gdzie pierwszym mistrzem była Wisła Kraków. Wielką formą błysnął Henryk Rejman, wówczas kapitan Armii Polskiej, który zdobył w sezonie 1927 rok, bo grano systemem wiosna-jesień, zdobył 37 bramek, rekord do tej pory po dzień dzisiejszy niepobity. Był to pierwszy w zasadzie snajper z prawdziwego zdarzenia na polskich stadionów. Był obdarzony znakomitym strzałem, jakąś wielką intuicją, która mu pomagała w tych spięciach podbramkowych wykazywać się nadzwyczajną skutecznością. Jak został przeniesiony do pułku, który stacjonował w Wilnie, to nocnym pociągiem jechał z Wilna do Krakowa, brał udział w meczu i znowu nocnym wracał, żeby być rano normalnie w służbie. Wisła od początku miała szczęście do sławnych kibiców. Wizyta marszałka miała miejsce prawdopodobnie tylko przez pierwszą część spotkania. Po pierwszej połowie marszałek opuścił stadion. Natomiast została ta jego wizyta udokumentowana wspólnym zdjęciem z drużynami Wisły i Pogoni Lwów. Wśród tłumów kibiców pojawiali się znakomici artyści. No niewątpliwie taką postacią był Wlastimil Hoffman, który tutaj studiował na Akademii Sztuk Pięknych. Razem z małżonką pojawiali się regularnie na meczach. No szczerze zakochał się w Wiśle, można tak śmiało powiedzieć. I te obrazy i mnóstwo szkiców, jakie pozostawił po sobie, zwłaszcza z połowy lat 20. w sumie, to jest cząstka dziedzictwa kulturowego Wisły.
a Kornel Makuszyński sławił nie tylko krakowskich dorożkarzy, ale i piłkarzy. Głośne były promienne naszej Wisły czyny, a nurt jej rwał ze sobą i serca, i duszę. Na najwyższe się szczyty pieła po Wawrzyny i szalała radośnie w śnieżnej Zawierusze. W 1936 roku Wisła świętuje jubileusz 30-lecia istnienia klubu. W czasie uroczystości piłkarze maszerują przed trybuną honorową, podnosząc ręce w geście pozdrowienia rzymskich legionów. Oprócz tego Wisła była zwolenniczką tzw. paragrafu aryjskiego, który wykluczał z klubu nie Polaków i nie katolików. Za kilka lat takie zachowanie będzie jednoznacznie kompromitujące. Wtedy, w latach 30., niestety wpisywało się ono w szerzące się w Europie nacjonalizmy i kult silnej władzy. Jubileusz uświetnił też mecz towarzyski z czołową drużyną kolebki światowego piłkarstwa, angielską Chelsea Londyn. Mecz Chelsea w ogóle był wydarzeniem samym sobie, bo przecież należy pamiętać o tym, że w ogóle wizyty przedstawicieli kolebki futbolu należały do absolutnej rzadkości. Wtedy Wisła wygrała 1-0. Utkwił mi w pamięci moment zdobycia bramki. To był rzut karny, wykonywał go Wójko. Bramkarz puścił pod pachą, taką pachówę. Trzy lata później polskim piłkarzom, w tym Wiślakom, przyszło stanąć do najtrudniejszego meczu w obronie kraju. Wielu z nich tej wojny nie przeżyło. Część zawodników zostało zmobilizowanych do Armii Polskiej, część przeszło do działania w konspiracji, a część zawodników Wisły skupiła się wokół zakładów wodociągowych, którym dyrektorem był właśnie prezes Towarzystwa Sportowego Wisła, Tadeusz Orzelski. Nawet w tych trudnych czasach piłka była bardzo ważna, tak dla piłkarzy, jak i kibiców. Już w październiku 1939 roku dochodzi w Bronowicach do pierwszych wojennych derbów Wisła kontra Krakowia. Ten mecz zakończył się wynikiem 3-1. Nie wynik był bardzo istotny, tylko ci młodzi chłopcy, wtedy mający po 20-25 lat, chcieli pokazać, że oni są, że oni żyją, że oni przetrwali. Kilka miesięcy później zorganizowana działalność sportowa zostaje zakazana. 29 stycznia 1940 roku Hans Frank, generalny gubernator, wydał zarządzenie, które miało na celu likwidację związków, stowarzyszeń, klubów, wszelkiego rodzaju emblematów, złożenia sprzętu sportowego. W pierwszych latach wojny grywano w piłkę potajemnie, między innymi na stadionie Juwenii. Mecze odbywały się tylko w soboty i niedzielę. Później, po 1941 roku, ten park sportowy Juwenia został zabrany przez Niemców i zawodnicy stamtąd przenieśli się na obrzeża miasta Krakowa. Wtedy doszło do najbardziej pamiętnych derbów wojennego Krakowa. 1943 rok, stadion Garbarni na Ludwinowie. Na unikalnym zdjęciu z tego meczu widać, że derby zgromadziły nawet kilka tysięcy kibiców. Pod koniec meczu sędzia Tadeusz Mitusiński podyktował rzut karny przeciwko Wiśle. Do wykonania rzutu karnego oczywiście nie doszło, dlatego że była straszna przepychanka między zawodnikami Wisły, Krakowi, sędzią. Władysław Żak z Wisły zabrał piłkę i poszedł z tą piłką do szatni. Natomiast Mieczysław Gracz kopnął sędziego Tadeusza Mitusińskiego. Kopnął. Ta awantura cała przeniosła się do rynku podgórskiego. Komendantem dzielnicy Podgórze był były gracz wiedeński Wieny, Miczkę. I on jako komendant skomentował to w ten sposób, że kibice na całym świecie są jednakowi. W ten sposób obeszło się bez represji ze strony policji niemieckiej.
Styczeń 45 rok. Do Krakowa wkroczyła Armia Czerwona. Koniec wojny piłkarze Wisły powitali oczywiście meczem z Krakowią. Wyniku nikt nie pamięta. Za to wynik kolejnego meczu robi wrażenie. Wisła wygrała z Koroną 10-0. Nowa władza zaprowadza jednak swoje porządki. Represje nie omijają też piłkarzy, często przedwojennych oficerów Wojska Polskiego, w tym największą gwiazdę klubu, podpułkownika Henryka Reimana. Wiem, że miał, że tak powiem, nadzór. Wiem, że były cały czas meldunki i donosy na niego. Tak tłumaczono mi wówczas, że Heniek z tego względu, że był zbyt popularną postacią w Krakowie, uniknął gorszych rzeczy, dostał tylko rok z zawieszeniem za nadużycie władzy. Czego to dotyczyło, nie wiem. W 1948 roku wznowiono rozgrywki ligowe. Zespół Wisły objął po raz pierwszy zagraniczny trener Czech Józef Kuchynka. Świetny fachowiec, a poza tym facet o takim życiowym doświadczeniu. No, zdawał sobie sprawę z tego przecież, że jeśli zawodnik przyjdzie lekko zawiany, to trzeba coś z tym zrobić, nie można się na niego obrażać, bo no, po prostu wtedy były inne czasy. Zwykle kazał ubierać takiemu zawodnikowi jakieś podwójne bluzy. No i była dodatkowa, czy tam ileś dodatkowych rund wokół boiska. Już w pierwszym powojennym sezonie Wisła została wicemistrzem Polski. Mistrzem sąsiadka z Zabłoni Krakowia. Ale już rok później to Wisła zostaje najlepszym polskim klubem. Kolejnym trenerem była legenda przedwojennego piłkarstwa Michał Matias z Pogoni Lwów. On preferował ćwiczenia techniczne i on potrafił wpojść, można to tak nazwać, taką miłość do piłki, że zawodnik ćwiczył z przyjemnością takie różne elementy techniczne, uderzenia. On to wszystko pokazywał, brał poszczególnych zawodników i z nimi trenował. Po nacjonalizacji przemysłu i reformie rolnej przyszedł czas na sport. Kluby zostały wtłoczone w kontrolowane przez państwo instytucje. Miecił gracz, tego co słyszałem jeszcze z kimś z zarządu, poszli załatwić sprawę jako do kolejnictwa, ale jakoś to nie wyszło. No i wtedy władze zainteresowały się Wisłą w jakiś sposób. No i Wisła stała się klubem milicyjnym. Od tej pory Wisła stała się gwardią. Na trybunie honorowej dziś byśmy powiedzieli Wipowskiej siedział Józef Stalin, a prezesem klubu był komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej. Natomiast zawodnicy zostali, przynajmniej przy wypłacie, milicjantami. Owszem, było tak, że zawodnicy byli na etatach. W większości wypadków nie pracowali, tylko po prostu czynnie uprawiali daną dziedzinę sportu, bo nie tylko piłkę nożną. W którymś roku, nie pamiętam, ale po zdobyciu mistrzostwa każdy z nas dostał walizę ze świńskiej skóry. Walizy, które były robione w zakładzie karnym we Wiśniczu Nowym. No więc to może te profity, jeżeli chodzi o gwardię, bo można by było tak określić. W
1951 roku Wisła znów była najlepsza w lidze, ale okazało się, że mistrzem nie została. Dla socjalistycznej władzy ważniejsze były rozgrywki o Puchar Polski. To był pierwszy Puchar Polski po wojnie i patronem tego pucharu był ówczesny prezydent Bolesław Bierut. W związku z czym Polski Związek Piłki Nożnej podjął do dziś kontrowersyjną decyzję o związaniu tytułu Mistrza Polski ze zdobyciem Pucharu Polski. Ten puchar wygrał Ruch. Potem były nieśmiałe próby zmiany tej decyzji, jednak zawsze napotykały na zdecydowany opór Warszawy. Po śmierci Stalina zaczęła powoli, ale taka postępować odwilż. Bardzo powoli to postępowało. No ale na szczęście nastąpiło. Wisła wróciła do starej nazwy klubowej. Natomiast została w zrzeszeniu Gwardia. W momencie, w którym się Wisła pojawiła jako na nowo odrodzony klub po październiku 1956 roku pod nazwą Wisła, zaczęli wracać dawni przedwojenni działacze i zaczęli znajdować swoje miejsce. Mimo tego, że była tym klubem pionu gwardyjskiego, potrafiła zachować ciągłość tradycji. Tradycja swoją drogą, a nowe czasy swoją. Dlatego na stadionie oprócz meczów kibice mogli też podziwiać pokazy sprawności milicji obywatelskiej. Wielu kibicom Wisły zdecydowanie nie odpowiadało to, że Wisła przynależy do takiego pionu. Ale równocześnie ci sami ludzie w momencie, kiedy Wisła wygrała jakiś tam ważny mecz, brali tempo, pierwszą stronę, tytułową stronę i jak gdzieś pamiętam, w oknie wystawiali ten numer, ponieważ Wisła wygrała. Przecież kibicuję jakimś klubowym barwom i jakimś facetom, którzy się nazywają Kawula, Monica, Budka, prawda? Czy potem Kaziok Miecik, czy Piotrek Skrobowski. Ważne było dla mnie to, jak oni centrują, główkują, biegają, przyjmują podania i tak dalej. Nie zwracałem jakby uwagi na podszewkę tego wszystkiego. A czy sponsoring w postaci komunistycznej kopalni był lepszy niż sponsoring w postaci milicji? Można by nad tym dyskutować. Lata 60. były dla kibiców smutne z czysto sportowych powodów. Wisła grała słabo, nawet na jakiś czas spadła do drugiej ligi. Ten spadek został przyjęty z ogromnym przygnębieniem z tego względu, że to był pierwszy spadek Wisły z ekstraklasy. Spadek jest jakby konsekwencją nie najlepszej pracy z pierwszą drużyną, doboru zawodników od kilku lat i te czarne chmury już dużo wcześniej zbliżały się nad Wisłą. Może taki wstrząs był klubowi potrzebny. Wisła postawiła na szkolenie młodzieży. Powróciła do pierwszej ligi, została wicemistrzem i zdobyła Puchar Polski. Wisła rozpoczęła organizowanie turniejów dzikich drużyn dla chłopców z Krakowa, z całego województwa. Zawsze to było od kwietnia do czerwca z reguły. Był to wspaniały przegląd na Rybku, gdzie trenerzy ze świętej pamięci Adamem Grabkiem na czele chodzili i obserwowali młodych chłopaczków, a mając prawne oko wyciągali tych najzdolniejszych do Wisły. Zdecydowałem się na Wisłę po rozmowie z moim trenerem, panem Szewczykiem, który wtedy prowadził Górnika Wieliczka i Wisła grała wtedy żelazną obroną w składzie Monica, Kawula, Budka. Nie miałem szans wskoczenia do tego zespołu, ale mój trener, właśnie pan Szewczyk, powiedział: Adam, idź do Wisły, bo będziesz miał się tam od kogo uczyć.
Wisła zawsze umiała przyciągać młodych, utalentowanych piłkarzy, takich jak Adam Nawałka, Andrzej Iwan czy Piotr Skrobowski. Ja miałem zaledwie 16 lat i miałem wejść do szatni, w której rozbierały się takie tuzy polskiej piłki jak Musiał, Szymanowski, Maculewicz, Kapka, Kusto. No, po prostu byłem przestraszony. Trzy pierwsze treningi nie poszedłem, no w końcu działacze Wisły zreflektowali się, że coś nie tak jest. W domu mówiłem mamie cały czas, że idę na trening, a to pojechałem na mecz Polska-Argentyna do Chorzowa, a to gdzie indziej. No i w końcu przyjechał pułkownik Snopkowski z radiowozem, który dowiózł mnie już na pierwsze zajęcia. Od mojego przyjścia tutaj do Wisły Kraków czuło się to, że Wisła Kraków jest czymś szczególnym. Tutaj był klimat. Praktycznie wszyscy się znali, mówię o klubie. Nie było podziału na jakiekolwiek sprawy związane z sekcjami. Piłkarze chodzili na mecze koszykarek, koszykarzy, czy też judoków zawody i odwrotnie. Rodzinna atmosfera miała też ujemne strony. Wprawdzie w 1978 roku Wisła zdobyła swe piąte mistrzostwo kraju, ale przez całe lata 70. i 80. więcej szans zmarnowała niż wykorzystała, a skład miała naprawdę gwiazdorski. Dzisiaj z perspektywy czasu oczywiście, jak to człowiek zaczyna opowiadać, to tak no, nieraz aż żal spojrzeć trenerowi w oczy, że go się tak oszukiwało. Moje życie w Wiśle, zwłaszcza w Wiśle, to jest pasmo ciągłych anegdot. Przed meczami się gdzieś wychodziło na różnego typu no, wyjścia, prawda, jakieś pokusy życia codziennego, gdzie tym sportowcom no, nie powinno to się zdarzyć akurat przed meczem, prawda. Zawsze po treningu chodziliśmy na piwo, czy gdzieś siedzieliśmy na kawie, rozmawialiśmy. Byliśmy naprawdę wszyscy fantastycznymi kumplami, można powiedzieć. Niekoniecznie jadło się ciastko i piło kawę. Były oficjalne derby na boisku i później drużyna, które odbywały się derby, zapraszała drużynę przeciwników na bankiet. No i tam się odbywał drugi mecz. Kto kogo przetrzyma. Oczywiście nie wszyscy to robili, ale była grupa, która od tego nie stroniła. Używała życia, można powiedzieć, nie na całego, ale chyba zbyt dużo, jak na profesjonalnych piłkarzy przystało. Myśmy mieli legitymację milicjantów, nie można nas było, milicjanta nie mógł karać, tylko mógł napisać raport, także to były takie czasy wesołe. W samym kibicowaniu też było wtedy więcej luzu i zabawy niż dzisiaj, nawet w spotkaniach derbowych. Kibice przychodzili na mecz, traktowali to jako rozrywka, jako przyjemność. Na wałach mnóstwo ludzi, wódka normalnie była wnoszona. Pożyczali sobie kibice Krakowi, kibice Wisły, kibice Garbarni, Wawelu, kieliszki. Nigdy nie spotkało się z tym, żeby butelka wylądowała gdzieś w kierunku boiska. Mało tego, ciekawostką, że któryś z kierowników drużyny wpadł na pomysł, żeby po meczach zatrudnić firmę, która będzie te puste butelki zbierała i te pieniądze ze sprzedaży butelek szły na nasze premie. Lata 70. i 80. to również ciemna strona sportu. Wtedy na dobre rozkręciło się pomaganie zaprzyjaźnionym drużynom i ustawianie meczów. Przyszła wiosna 83. Krakowi groził spadek. My mieliśmy jeszcze szansę na zakwalifikowanie się do europejskich pucharów, ale gdybyśmy przegrali z Krakowem, moglibyśmy spaść. Przyjechał do nas Andrzej i Jasiu. Chcieli nas prosić, żebyśmy się dogadali jakoś, żeby im puścić mecz. No i umówiliśmy się gdzieś tam za kilka godzin pod kopcem, bo trzeba było się chować, żeby nas nie widzieli razem. Umówiliśmy się, że damy odpowiedź. Przeanalizowaliśmy, nie mogliśmy tego zrobić. Nawet choćbyśmy chcieli chłopakom pomóc, nie mogliśmy tego zrobić z racji tego właśnie, że mogliśmy po wygranym meczu
powalczyć o puchary. No i mimo wszystko jeszcze jeden czynnik wszedł w grę, że to są derby. Wtedy właśnie często mówiono o Wiśle, gdyby oni chcieli chcieć. Rok 80. Strajki, Solidarność, nadzieja demokracji. Prezes Wisły Zbigniew Jabłoński jako komendant wojewódzki MO miał ważniejsze sprawy na głowie niż klub piłkarski. Na przełomie 80. i 81. roku ówczesny prezes Wisły, a równocześnie komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej wyraził zgodę na założenie milicyjnej Solidarności w Wiśle Kraków. Byłem przychylny w stosunku do tych oficerów, którzy taką Solidarność organizowali. I miałem opór z ich wydaleniem ze służby, a takie polecenie otrzymałem. No i w związku z tym, ponieważ to była decyzja wysokiego szczebla, nie mogłem dalej tej funkcji pełnić. Chociaż sami piłkarze nie należeli do nowego związku, ani nie działali w opozycji, to jednak i oni zaprotestowali. Kiedy mieliśmy szansę jeszcze na zdobycie tytułu mistrzowskiego, dowiedzieliśmy się, że już zwalniają nam trenera Franczaka i że przyjdzie, no, świętej pamięci już w tej chwili, Leszek Jezierski, który słynął z tego, że miał bardzo twardą rękę i nie oszczędzał zawodników. No i my tego baliśmy się jak ognia z racji sielankowego podejścia do pewnych rzeczy. Jakoś tak spontanicznie u gospodarza były opaski dla porządkowych. No i porozdawałem te opaski i mówimy, no to my strajkujemy. No. I nagle nic to ni zowo dochodzi do nas, że rzeczywiście zaczyna to tak wyglądać. Prawda? No, w pewnym momencie ci starsi zawodnicy, którzy na początku to potraktowali jako fajny żart, fajny śmiech, widzą, że rzeczywiście no, coś tu nie tak. To była wtedy taka fala strajków wszędzie. No ale pierwszy raz ktoś zastrajkował w resorcie. Od razu zjechały się czarne wołgi. Obiecano nam momentalnie, że jeśli zajmiemy miejsce gwarantowane w pucharach, które praktycznie mieliśmy już zagwarantowane, to trener nie będzie zmieniony, ale żebyśmy się nie wygłupiali, ściągnęli te opaski i wrócili do zajęć. 81. rok był dla Wisły dobry. Wicemistrzostwo Polski i mecze pucharowe ze szwedzkim Malmö, ale dla kraju to były trudne czasy. Ten archiwalny film z meczu ze Szwedami to nie transmisja telewizyjna, ale dokumentacja dla Urzędu Bezpieczeństwa. W stanie wojennym władze przypominały wielu sportowcom, że są etatowymi pracownikami aparatu bezpieczeństwa. Na pewno odczuwali to zawodnicy, którzy byli funkcjonariuszami. Chociaż piłkarze mieli tutaj o niebo lepiej, natomiast gorzej mieli judocy czy bokserzy z naszego klubu, którzy byli oddelegowani nawet może bez mundurów, ale do pilnowania na przykład domów notabli partyjnych. Sytuacja polityczna, trwający stan wojenny spowodował, że w klubie policyjnym, w którym byliśmy, zaczęło się źle dziać. Czyli atmosfera, wie pan, jeśli już zaczyna być problem z wypłatami, nawet pensji milicyjnych. Inne kluby sobie gdzieś tam jakoś radziły, prawda? No i jednym z pierwszych, który odszedł, to byłem ja, do Lecha Poznań. Później Andrzej Iwan do Górnika Zabrze, wyjechał Adam Nawałka do Stanów. I wielu jeszcze innych piłkarzy z tej cudownej młodzieży rozstało się z klubem. Klub po 2 latach spada do drugiej ligi. Wisła do Ekstraklasy wraca w przełomowym dla Polski roku 89. Milicja staje się policją i nie chce już utrzymywać klubu sportowego. Socjalizm ustąpił kapitalizmowi. Ratunkiem dla klubu są więc transfery. Piłkarze oprócz wartości sportowej zaczęli mieć też wartość finansową. Najlepszego gracza, Kazimierza Moskala, wolny rynek wycenił na 200 tysięcy dolarów. Zdałem sobie z tego sprawę później, że jednak dla klubu było to też dobre wyjście, ponieważ
faktycznie tych pieniążków nie było i problem z utrzymaniem tego zespołu był wielki. Wówczas sprzedanie go do Lecha pozwoliło na utrzymanie sekcji piłki nożnej przez bodaj rok. Potem przejął opiekę nad sekcją pan Piotr Wojt, przez 2 lata sponsorując sekcję. Potem utworzyliśmy autonomiczną sekcję piłki nożnej, którą kierował Piotr Strobowski. Doprowadziłem do tego, co dzisiaj jest raczej nigdzie nie pokazywane jako sukces. Bo dla mnie możliwość wtedy to była w ogóle przepaść, prawda? Możliwość zrobienia w klubie policyjnym spółki to było coś, co w ogóle się nikomu nie śniło. W 1997 roku udało się namówić pana Bogusława Cupiała i jego ówczesnych wspólników do przejęcia piłki nożnej Wisły, od którego to momentu zaczęła się złota era Wisły. Wisła kupiła kilkunastu zawodników, ale zaczęła skromnie, od 3. miejsca. Rok później Mistrzostwo Polski. I tak już będzie prawie co roku. Po sukcesach krajowych przychodzi pora na regularne występy w europejskich pucharach. Ale początek jest pechowy. 98 rok, Puchar UEFA, mecz z włoską Parmą. Rzucony z trybun nóż trafia w głowę kapitana Włochów Dino Baggio. Wisła na rok wykluczona z pucharów, a chuligan na 6,5 roku w więzieniu. Więcej emocji dostarczył dwumecz z Realem Saragossa. Było to niewątpliwie wydarzenie na miarę chyba światową. Mecz, pamiętam, toczony w atmosferze bardzo sennej. O godzinie, nie wiem, 14, pamiętam, 30 albo 15. Wtedy nie było jeszcze Jupiterów na Wiśle. Więc po tym pierwszym meczu, który przegraliśmy tam sromotnie 4-1, nikt złotówki na nas by nie postawił. 26 września 2000 rok. Rewanż z Realem na stadionie Wisły. Po wysokiej porażce na wyjeździe na stadion przyszło tylko 6000 kibiców, tylko najwierniejsi. W 5 minucie Marcin Baszczyński strzela samobójczą bramkę. Jeszcze przez całą pierwszą połowę Wisła gra źle. Ale po przerwie zaczyna grać koncertowo. Bramki strzelają kolejno. Ikenaccio, Frankowski, Moskal i ponownie Frankowski. Stan dwumeczu remisowy. 5-5. O awansie decydują karne. To Wiślacy są lepsi. To, co się działo na trybunach, ta nieliczna publiczność, która była, to chyba oszalała, a i my do końca tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się stało. To był trochę dziwny mecz, ale ogromne emocje i na pewno szczęśliwy finał. Wszystko dobrze się zaczęło od tego później. Historia Wisły jest pełna wzlotów i upadków. Klub jednak przetrwał, niczym drużyna w czasie trudnego meczu. Wszystkie słabsze dni i zawirowania. W 2006 roku nadszedł wspaniały jubileusz. 100 lat. Sto lat wcześniej pierwsi futboliści biegali z piłką w pobliskim parku doktora Jordana, a za namową nauczyciela założyli Towarzystwo Sportowe Wisła.
Już ponad wiek Wisła jest magnesem dla tysięcy młodych i starszych. Sportowcy, działacze i kibice poddają się magicznej atmosferze tego krakowskiego klubu. Ten wiślacki klimat pozostał aż do dnia dzisiejszego. No, wystarczy przyjść na mecz Wisły Kraków. Wisła Kraków znowu walczy o najwyższe miejsca i myślę, że ten klimat naprawdę jest kapitalny. Pewnie czułbym się uboższy o ten niedzielny mecz, o to spotkanie z kolegami, o tę gazetę, którą otwieram, żeby tam sprawdzić relacje, czy przeczytać, czy zobaczyć, kto jest królem Szczelców. To może bardzo zabrzmi jakoś tak pomnikowo, ale gdyby dzisiaj zlikwidowano Wisłę, nie wiem, stało się coś takiego, że ten klub by się rozwiązał, prawda? Zamknął na klucz, to bym tak się czuł, jakby ktoś zabrał wieżę ratuszową na przykład. No, coś by się w moim życiu zmieniło i jakaś pojawiłaby się jakaś pustka.